Zagrożenia i uzależnienia tematem przewodnim tegorocznego 14. przeglądu małych form teatralnych Szemud 2019. W porównaniu do lat ubiegłych poziom warsztatu trochę słabszy, ale za to pomysły i kreatywność młodych artystów na teatralne przedstawienie tematu przeglądu budziły uznanie. Różne aspekty zagrożeń były tutaj podniesione. Oczywiście w tym roku było wyjątkowo mało. Wyjątkowo mało zespołów i trudno jest porównywać i... Właściwie w każdej grupie wiekowej było po jednym zespole, więc tutaj skali porównawczej nie ma. Temat trudny. Temat trudny, ale poradzono sobie z nim całkiem nieźle, w niektórych przypadkach nawet znakomicie. Do tej pory to tematyka przeglądu była baśniowa, bajkowa. Tym razem wyszliśmy naprzeciw zapotrzebowaniu, bo we współczesnym świecie jest dużo obecnie zagrożeń. Zachęcamy i przestrzegamy właśnie dzieci i młodzież, żeby nie ulegali tym wszystkim nowinkom, które zagrażają zdrowiu. A jeżeli ulegną im, to żeby wiedzieli, gdzie szukać pomocy. Najlepiej wśród najbliższych rodziny, rodziców, nauczycieli, pedagogów. To smartuło, nie kłania się, no będziesz w klasie? Ja cię zaraz gdzieś się nauczę. Cześć, nie zauważyłam cię. Jakie cześć? Cześć, co w piaskownicy bawiłem? Dzień dobry, jaśnie pani, tak o siebie nie wracaj. Zrozumiano? Dobrze, zrozumiałam. Dobrze, jaśnie pani, jasne? Oczywiście, jaśnie panie. A na jutro czekoladę proszę i złotówkę. Była mowa o uzależnieniach od internetu, od telefonu komórkowego, ale także od czekoladek, od agresji wśród młodzieży. Rozejrzyj się dookoła uważnie. Nasza moc wciąż rośnie wyraźnie. Ludzie chcą nas, a nie warzywa. Wygrywa też ten, kto przeżywa. Jeżeli jest przedstawienie, nad którym młodzież musi popracować, czyli powtarza pewne kwestie, myśli nad tym, jak zinterpretować tekst, o czym to tak naprawdę jest, bo tego wymaga dobre przedstawienie, to na pewno docieranie tych treści do świadomości młodego człowieka jest większe. Czy one docierają w 80, czy w 50, czy w 40%, to już jest, prawda, inna sprawa, ale na pewno coś to daje, no, więcej niż gdybyśmy nic nie robili. Coraz większa jest świadomość zdrowego odżywiania, bo o tym się najwięcej mówi i to jest najłatwiej, prawda, wykonać i tak dalej. No jeżeli chodzi o na przykład zagrożenia typu uzależnienie od telefonu czy od komputera, no to z tym jest znacznie gorzej, bo widzimy, że dzieciom, młodzieży coraz trudniej się od urządzeń elektronicznych po prostu oderwać i że nie funkcjonują, zaczynają mniej funkcjonować w realnym świecie, mniej się komunikują ze sobą werbalnie. Głównie tylko przez media społecznościowe. Na przekór wszystkim będę jarała, bo dla mnie poklask, brawa i chwała. Zatrzepię żeńską, zalotnie musnę, z wrażenia chyba dzisiaj nie usnę. Miły mój książę, słodkie twe słowa, w twoich ramionach mogłabym skonać. Dopiero jak się na to widzi, na to patrzy z boku, to dopiero to widać, a jak to śmiesznie, jak to źle, jak to niedobrze wygląda. Póki ja sam jestem z głową w telefonie, to tego nie widzę. Dopiero jak zobaczę to z zewnątrz i zobaczę wszystkie zagrożenia jakby z boku, to może dopiero do dzieci dotrze. No oczywiście jedzenie nadmiernej ilości słodyczy, złe zachowanie i to, że inne dzieciaki nie reagują, jeśli jest w szkole przemoc w stosunku do jakiegoś ucznia i pozwalają na to. No to właśnie w takich sytuacjach można jakby może pobudzić myślenie dzieci bardziej do tego, żeby sprzeciwiać się takim no, złym zachowaniom. Krótko mówiąc, nieważne jak, w jaki sposób, poprzez jaką formę wyrazu, najważniejsze, aby mówić, docierać, budzić, rozwijać świadomość o zagrożeniach, uzależnieniach. Wówczas jest szansa na skuteczne ich minimalizowanie wśród praktycznie całego społeczeństwa. W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów teatralnych z Karczemek, Bojana, Częstkowa i Kielna. Organizatorem jak co roku było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.